Do Pana Jezusa przyszli dwaj ludzie z bardzo ważnym pytaniem. Chcą się dowiedzieć, jakie przykazanie jest najważniejsze. To znaczy, co jest najważniejsze w życiu. A może wiesz, co jest najważniejsze? Może myślisz, że to, że jesteś grzeczny, spokojnie siedzisz przy stole i ładnie jesz? Albo że uważnie przechodzisz na drugą stronę ulicy? Tak, to wszystko jest bardzo ważne, ale jest jeszcze coś o wiele ważniejsze. Właśnie o tym Pan Jezus mówi do tych dwóch ludzi. Mówi, że najważniejsze jest kochać z całego serca Pana Boga. Zapamiętasz to? A może już o tym wiedziałeś i już od dawna tak mocno kochasz Pana Boga? Lecz pamiętaj jeszcze o jednym, że kochać Pana Boga to znaczy robić to, czego On od Ciebie oczekuje. Co w życiu jest najważniejsze? Co to znaczy kochać Pana Boga? Może umiesz powiedzieć, co Bóg chce, żebyś uczynił? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.